Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam na kolejną część przygód w dodatku do gry Resident Evil 4. Now, find Leon and Sadler. Teoretycznie. Wow! Zegar tyka. Ach, nic z tym nie zrobimy. Zegar tyka. 90 minut tam widzieliśmy, że nam odlicza. Moment. Cztery skarby. A, wszystkie cztery są. Jeden na końcu korytarza i później jak przebiegniemy, no to też kilka obok. Okej. Wygląda na to, że nic tu nigdzie nie leży. Myślałem, że jakiś pakiet powitalny nam wpadnie, a to nic z tych rzeczy. O, dzień dobry, jest pakiet powitalny. Masz coś nowego na sprzedaż? Czy po prostu to jest już ostatni moment, żeby ewentualnie sobie coś zakupić, ulepszyć? Dziękuję. Nie, czyli kolega tylko ulepszenie, ewentualnie zakup wyrzutni rakiet. 16. To myślę, że opłacałoby nam się kupić chyba te kosztowności. A daj to. I to też daj. Bo my będziemy mogli to połączyć sobie z różnymi rzeczami. Mam nadzieję, że już nie wyskoczą żadne fajne tutaj przedmioty. Ile zostało szpineli? 9. 9. To może lepiej na pieniądze to wymienić. Pokaż nam te. A właśnie, bo my mamy ten naszyjnik wybitny. Czy nam się bardziej opłaca cały na czerwono zrobić? Bo możemy sobie kupić. 4 kolory, 1,7, a 2 kolory jest 1,6. Ale z dwóch kolorów my możemy sobie... Nie, 4 kolory. Z 4 kolorów jest 1,6, ale wsadzamy droższe kryształy. Bo to jest, za to jest chyba tylko 3000, za to już 4, a za to już w ogóle 7. Więc chyba zbudujemy kolorowy naszyjnik. Chociaż cały czerwony też by wyglądał ładnie. Ale myślę, że taki kolorowy wyjdzie nam lepiej. 1,6, 57 tysięcy, spoko opcja. Co tu jeszcze mamy? Dobra, to możemy w coś wsadzić. Chyba dwa czerwone, bo to jest zawsze nieco większy bonus. I wymieniliśmy 3 szpinele na 13 tysięcy minus 6. No to nie wiem, czy było warto. Czy było warto? Ewentualnie dwa niebieskie możemy wpakować, ale jeszcze liczę, że z tymi niebieskimi coś zrobimy. Tak samo, że tutaj może coś znajdziemy do tego. 4000 to... mogło być lepiej, ale i tak powinniśmy mieć jakieś... Nie, to zostaw. Powinniśmy mieć jakieś sensowne pieniądze na tyle, żeby sobie coś tutaj jeszcze ulepszyć. Byłbym za dwoma strzałami w stronę kuszy. Jakby sprzedać coś tutaj w kierunku... Kurczę, to może to, co dostaliśmy od niego. Tylko to by się opłacało ulepszyć. A z drugiej strony, co my możemy ulepszyć? Jak kupimy dwa kryształki za to, to będzie bieda. Co ci sprzedać, chłopie? No niewiele brakuje, 2000. W sumie to można by było mu opchnąć tę starą broń. Jak, no, Blacktaila i tu ten karabin. I już będzie coś, kasę odkupić po tyle samo, czy... czemu nie... Ja myślę, że można odkupić, jak się sprzeda. No dobra, ale poszło. Mamy to. Więc każda broń, jeżeli chodzi o zadawane obrażenia, jest ulepszona na maksa bez tego ekskluzywnego lepszenia, ale to wygląda na to, że nie dałoby rady. To może przy kolejnym podejściu, jakaś nowa gra plus czy coś, to by jeszcze wyczarował. Mam tu kolega. Miłe rzeczy, ale tak, to wszystko. No dobra, to może zapiszę, bo zrobiliśmy tyle tutaj różnych dzikich ruchów. Co prawda dopiero rozpoczęliśmy ten rozdział, ale dokonaliśmy tylu fajnych transakcji. Później pamiętać, co, gdzie, jak rozdaliśmy. To mogłoby być różnie. O, kolego. Zatrzymasz się? Ale to będzie headshot? No i... Ach. Wow! Il Contragos! Tam ma skrzynki. To moment. Jak was... Il Contragos jest tylu, to moglibyśmy przemyśleć. Nie możecie się ustawić? Jeszcze jeden wyszedł. Nie za wielu was tam? To gorzej. Nie, za bardzo kombinuję. Po prostu strzelba i tyle. Opa, nie ma. Tego też tu gdzieś przestrzelić jeszcze. W sumie jak
na taką moc szoguna i tyle przyjętych strzałów, to się naprawdę tutaj mocno trzymali. Nie, szybko nożem! Okej, okay. Zwrócili amunicję, tyle dobrze. Tu jeszcze coś mamy. Nie, no nie jest tak źle, nie jest, nawet bym powiedział, że jest bardzo dobrze. Z takich tutaj niedoborów. Pestek. Wyszło to nawet ładnie. Możemy iść dalej z pistoletem. Aha, dobra, widzę to. Nawet chyba tak musimy zrobić w ten sposób. A ciebie, hopie, usunąć. Mela! Poszedł. O nie, nie poszedł, jeszcze żyje. A bank jeszcze żyje, tak. Aż za dobrze mu się żyje. Oj. Odsuń się od nas. Prawda, że pani Szereg naprawdę przyjemny, jeżeli chodzi o to celowanie. A tak po każdym strzale czekać, aż sobie wymierzy, przeładuje, no trochę by to trwało. Dobra, amunicja do szoguna by była niezła też, jak oni w takich grupach to się pojawiają. Aha, wow, tam coś wyszło. Aha. Wybiliśmy to coś też? Ile tam chłopów stało? Dwóch. I plus robal. Gorzej, że ten robal się trzyma całkiem nieźle. No, ile można żyć? Halo? Nie podchodź do nas. O, szkoda, że tym wybuchem nic... No jeszcze takie coś. Przyznam, że ładne zestawy nam tutaj dają tych przeciwników na finał. Ostatni pocisk. Kurczę, walanie. A, tutaj też chciałem powiedzieć, że walanie ostatnie były wzmacniane. Przydałoby się. A ty nie miałaś jeszcze plus jeden? O, właśnie. Plus jeden to może być kwestia życia, śmierci, zdrowia. Same pitosy z nich wypadły. Nie wiem, czy to przez to, że tyle amunicji wcześniej się pojawiło. Ale dobrze, bo mam pewien plan. A, to by szło rozmontować i coś wyciągnąć z tego, czy nie bardzo, czy lepiej się nie zbliżać? Nie, to już wygląda na takie nie do rozmontowania, ale może jakby to w to strzelić, tylko że teraz to już i tak za późno. Mam plan, żeby powiększyć magazynek w szogunie. To mogłoby fajnie tutaj zadziałać. Aha, świnia, widzę gościa. Ale się ładnie tam zeszli. No myślę, że on już taki umierający jest bardziej. Dobra, Mela. A jak jesteśmy tak blisko, to inaczej porozmawiamy. Pogadaj sobie z tym. No, padł chyba. Ale jest coś takiego satysfakcjonującego na tym etapie, że jak się idzie dalej, no to ta walka sprawia taką radość. Już nie trzeba liczyć tej amunicji co do sztuki. Już broń ulepszona też na maksa. Po prostu idzie się, pruje. No i robi to, co lubi. Mam nadzieję, że też umie. Najbardziej. Żółty krzok. Może poczekać. Właśnie, tu gdzieś miała być nagrody zaraz za windą. I są. Aj, ze złej broni może. Mimo wszystko wciąż oszczędzałem. Podniosłaś to? Velvet Blue. Żółte zioło powinno niby cieszyć, ale w praktyce... Znaczy z miksu i tak. W praktyce nam już się nie opłaca go używać, bo ono nie da nam więcej punktów. Więc jak będziemy u handlarza, sprzedamy to za 10 tysięcy. Jeszcze fleszek. Sprzedamy ziółko z... O, hopie. Ziółko za 10 tysięcy. Szybko poszło. Jeszcze berecik zostawił. No, sprzedamy zioło za 10 tysięcy, weźmiemy sobie puchę leczniczą i powinno jakoś też być. O, a ty co tam robisz? Czekaj, tak, ty tam się tak ustawiłeś. No to, o nie, znowu robaczek. O kurczę, i to ten większy. Mogłem brać wybuchy. Coś idzie koło nas, tak, słyszałem. Kogo? No jak tędy się przestrzelił, ale oszukują. A my nie możemy mu tarczy wyrwać stąd. Chodź. Dalej nie możemy mu wyrwać tarczy. No dajesz tarczę. O, właśnie. Nie przesadzaj, hopie. Dobra, bo on, to jest niebezpieczne w twoich rękach. Oberwał. Tylko gorzej, że on jak on. Tam mamy... Nieprzeładowane. Ada coś tu zrobiła.
czym ty na potwory idziesz? No wyjdź tutaj. Nie wiem, czy tu nie trzeba by było czekać, aż on sobie otworzy tę paszczę. Otwierasz? Czy nie? Otwierasz? Otworzył. O, a tu coś jeszcze leżało. Tylko czy my go zabiliśmy? Tak średnio. No może bez otwierania teraz. Teraz na bank zginął. Nie pamiętam, czy ten fleszek, co dostaliśmy, czy to czasem nie było rozwiązanie na te stwory jego pokroju. Że flaszek zabijał zarówno te małe, jak i te duże, a dostaliśmy go, bo te dwa strzały z blasta, masta, to tak, no trochę boli. A, berecik też do wzięcia. No to miło. Trochę boli, nie ukrywam. Co jest? A jest tam. A tu jest. Wow, jest tam! Jeszcze jeden! Przyjął na siebie wszystko, żeby kumpla wybronić. No. Bohater. Jeszcze? Dobra, ale on, a! We właściwym miejscu byliśmy, o właściwej porze. Tu gdzieś jeszcze miał... A, nie. Przed tą windą jeszcze na tym poziomie coś gdzieś miało leżeć. Zaraz ogarniemy temat. O, tu widzę już chyba skrzynkę. Ło, no i to mi się podoba. To mi się podoba. Coś jeszcze tutaj gdzieś w okolicy? Nie. Następny poziom. Zaraz za windą. Jedna rzecz. No i później druga już tak blisko, blisko końca. A to pewnie jak tam zejdziemy, to będziemy wiedzieć, czy widzieć więcej. Kurczę, no męczy mnie cały czas ten fleszek, że może rzucony pod nogi by załatwił szybciej ten problem. A tak? Na bosie nam się flesz raczej nie przyda, a taki darcik czy... To, a, w górę, może i tak. To też nieco inaczej. Dobra, gdzie te nasze 90 minut? Co tak cicho? Super. Pierwszy prezent na zakręcie, drugi jak to wygląda? Jakby już wszystko opadło, emocje opadły te. Jest handlarz. O hopie. Jakie tutaj w ogóle rzeczy nam pozrzucali? Jest handlarz i to daje do myślenia, bo co, ostatni skarb jeszcze trzeba było kiedyś sprzedać, a nie wiem, czy to już nie jest ostatni handlarz. Czy będzie opcja wrócić? O, i spray, o którym mówiłem. Dobra, hopie, my mamy tutaj tyle rzeczy jeszcze do dogrania, sprzedania, ogarnięcia. Słuchaj, najpierw to my ci sprzedamy pałkę, statuę, Velvet Blue, berecik i do tego wszystkiego pójdzie jeszcze za 10 tysięcy mix, no bo mamy spray, który robi to samo. Znaczy, nie dodaje nam dodatkowego paska, ale już nam się ten dodatkowy pasek nie przyda. Ale to sypnęli kasą na koniec, jak to tu wygląda? 90 tysięcy znowu! No to może by była opcja, żeby ulepszyć... Nie, chyba nasz ogólna by nie starczyło, tutaj też. Reload przydałoby się, ale bez przesady. Tutaj na pewno idziemy na 7 sztuk amunicji. Znaczy na 6 sztuk. Czy 7 nam się przyda? Niekoniecznie, ale przeładowanie po 3 byłoby spoko. Prędkość strzału chyba nie. Zastanawiam się jeszcze nad tymi 7 sztukami. Bo to szybko zejdzie. Ale też słusznie w komentarzach podpowiadaliście, że robi się więcej miejsca na amunicję, więc może to jest dobry układ. Przeładowanie. Tutaj 40 wchodzi, 12. Dobra, jeszcze jedna. Dobra, to niech będzie jeszcze jedna sztuka. Tutaj też bym dorzucił. 30 tysięcy. Co jeszcze nam by się przydało? Czy my nie strzelamy z tego szybko, ale szybkie przeładowanie. Spoko. Z tego korzystamy dość mało. Czy tu nam 12 sztuk? Nie, raczej się nie przyda. Może tu, reload. Jakby przyszło walczyć z czymś potężnym, czemu nie? Może błąd zrobiłem, trzeba było całą kasę wydać tu na ulepszenie tego. No i... A nie, to chyba nie mielibyśmy tyle pieniędzy, żeby to tak podkręcić. No tak, gdzieś to wcześniej wspominałem, to tak trochę pod nową grę plus jest chyba przygotowane. Wiele z tych tu bajerów, jakie mamy. Mamy jedno żyćko, możemy je zabrać nawet ze sobą dalej. To co? Szybki zapis, żebym nie zapomniał o tym skarbie. Małe porządki. Teraz warto by było wszystko jeszcze przeładować na spokojnie. Strange'a i lecimy.
Się okaże, że tu jakiś mega prezent leży na końcu tego korytarza i tak będziemy zaraz ganiać z powrotem. O! Mega prezent, tak, mega mucha. Czy nóż na nie tracić? Może i to by nie było głupie. Lepiej nóż niż zdrowie. A to ta świątynia chyba, po której biegaliśmy. Właśnie, będąc przy wydatkach. Ale to nawet dobrze, jeżeli będzie taki skarb. Ja bym do hopa na moment wrócił. A tu muszę uważać na kolejne muchy, skoro one tak się lubią chować. Może to nam wykryje? Nie, niczego nie ma, ale nie wiem, czy po prostu te muchy tak działają, że one są niewidoczne. Gdzieś to miał być skarb na zakręcie. Jest nad nami idealnie. A jest. No myślę, że zrobimy to tak. Przeskoczymy tu. Bo zapomniałem o jednej rzeczy. Przecież. Ej, jeszcze to tu pomieścić wszystko. To tak, odeślij puchę. Przecież my mamy jeszcze tam do wydania szpinele, a wszystko wskazuje na to, że skoro podnieśliśmy właśnie ostatni prezent, to już nie będzie opcji na kolejne zakupy. Więc wracam do gościa, robię porządki i lecimy tutaj dalej. No i możemy wracać na szlak. Wydałem pieniądze na szybsze przeładowanie pistoletu, coś tam do szoguna, szybszy strzał. Leon! Go! A może trzeba było wyrzutnie rakiet za te ostatnie pieniądze kupić? Wow! Masz jakieś słabe punkty? Na przykład głowa? Tak jakby w ogóle nic mu to nie zrobiło. Tak jak jesteśmy już tak na ty, tak blisko. Nie ma wyjścia? No może szogun jest... Szogun zawsze jest wyjściem. Tylko nie wiem, w co mu strzelać tak naprawdę. Oj! No klikałem kółko, halo, halo! Kolego, bez cheatów tutaj bawmy się na dalszej naszej potyczce. Pozwól, że przeładuję. Aha. Łap to. Co on robi? Ale jak tu sypnął? Tego nie uwzględniłem pod muchu. Przy co chopiemy? Chyba byśmy musieli sobie życie przeładować tak na szybko. Żeby nam się milej tu razem rozmawiało. Oberwał w ogóle? No, a mogłaś przeładować, jak już tam sobie kulałaś się po tej ziemi. No ile mogłem lepszyć jeszcze bardziej przeładowanie tego. Jako, że ostatni strzał to wszystko, co mogliśmy wyciągnąć z tego Master Blasta. Mogło być, no to wiemy, że tego nawet chyba specjalnie nie ominiemy. Gdzie ty jesteś? A tu jesteś. Będzie pluł! O, haha, a pamiętamy tych plujących. Nie było ich tutaj. A, jest oko! Ciekawe, czy to jest jedyny moment, w którym można mu zrobić krzywdę, jak to oko się pojawia, czy... Kurczę, wziąłbym snajperę tak na niego. Nie. No właśnie, bo ma to oko tutaj teraz. Ale chyba nie ma sensu snajperki wyciągać w takim momencie. O, jest! R2! No, tylko doleć do niego. Control, come in. I have the package. This is gonna be hard to explain at customs. Well done, Ada.
Evacuate immediately. Understood. Someone is coming to pick you up. I trust everything is fine on your end, too. Yeah. No, mamy świadomość, że tutaj nic nie wskuramy, tak? Dobra. Gdzie my jesteśmy? Jak tu dalej przejść? Windą. W którą stronę? A tutaj jakby. A tu jeszcze możemy do handlarza pojechać. Ale tu handlarza chyba nic nie. Dobra, zobaczmy, co tam mamy. Tam jest hop. Tu był zoom. Tak rzadko używane. To, czego tu potrzebujemy. O kurczę, tylko droga nie jest taka prosta. Ale zanim gdziekolwiek pójdziemy, wiecie co? Ej, głowę. Cyk. A, cyk chyba jest dobrze. I czekaj, to nas przepuść do tego. Ale jesteśmy chyba na jakiejś skrzynce. Tu są jeszcze papiery. Jakieś skrzynce, coś tu świeci. Kurczę, ale co się z tą Adą stało? Ona, jak miała taką pasożyta w sobie, to jakoś lepiej działała. Tu gdzieś ktoś na naszej drodze staje? Nie, ale jeżeli mamy jakieś informacje ważne... Ostatnia linia obrony. Problem z Leonem wciąż nie został rozwiązany. Rozbiłem obóz pod ruinami, aby zwabić go do środka i zakończyć sprawę raz na zawsze. Ochrona w dokach również została postawiona w stan wysokiej gotowości, na wypadek gdyby ominął ten obszar. Dodatkowo umieściłem tam zespół wyrzutni rakiet. Niestandardowe czerwone głowice są również w gotowości. I a co z naszą Adą? Leon. Ale żółtodziób nie jest jedynym powodem, dla którego wzmacniam nasze możliwości defensywne. Jakaś grupa zbliża się do wyspy, by ukraść święte ciało. Jestem pewien, że wiem, kto to. Bez tych specjalnych głowic ciężko będzie mi pozbyć się intruzów. Z drugiej strony, nawet z nimi nie będzie lekko. A to zobaczymy. Może zdejmiemy mu z głowy ten problem. Przeładuj wszystko. A, oprócz tego, że przeładuj wszystko... Nie, to kilka rzeczy jeszcze musimy zrobić. Przeładuj. Co my mamy za zabawki? Pomyślałem, że może amunicję na szybko? Może w sumie moglibyśmy sobie craft... A nie, mamy dużo do tej submachine. Dobra, to lecimy z tym, co mamy. Dawaj strzel... A, jeszcze snajpereczkę tylko przeładuj. No szkoda, że nie ma więcej przeciwników, bo byśmy przyciągnęli ich tu jeszcze tak na dystans. Tak jak lubię. Rozważnie. Serio? Jak bardzo musimy się spieszyć? Póki co wygląda tak, jakbyśmy się wybrali na spacerek. Nic tu na nas nie czeka. O, opie, co nam dasz? Jedno serce, którego już nie masz?
A jest tam! No i super. I już gościa nie ma, chyba nawet się nie poskłada do kupy w żaden sposób po tym strzale. O nie, kolejny! Jeszcze tam za nim są hopy. Dobra, to tego do... Ach, chciałem powiedzieć, że tego dobrze by było szybko uwalić. Jak zwykle. Tamtych dobrze by było ustrzelić. Zanim wyjdzie z nich coś więcej. Nie mamy czasu na zabawę z wami. Jak to dobrze mieć ten powiększony magazynek, ale z drugiej strony kusi do takich niecelnych strzałów. Wiesz, wszystko co tu leży, mamy to. To też się przyda. To również. Co, nie ma już miejsca? Ale to na jeden pocisk. Albo dobra, to wiem co z tym zrobimy. Kraftuj, submachine. No oczywiście. Jak do końca lecimy z tym brakiem. Szybko przeładuj i mamy. Bez bonusu, chyba tylko raz bonus za amunicji nam wypadł. W tych spotkaniach to trochę bieda, nie ukrywam. Tam są jakieś wybuchy. O kurczę, hopie. Spokojnie, o! No nie ukrywam, że dobra opcja. Ten szogun, dobra. Leżą. Nie, nie leżą. Leżą? Nie wiem, co o tym myśleć. A, dobra. Wiem, co o tym myśleć. Ucieka nam czas, nie ma sensu się przejmować głupotami. Coś tu jest u góry. Velvet Blue, przyda się. To też się może przydać. Gdzie to jest? Słyszę hałasy, może lepiej strzelba w dół. Tak. Dawaj, dawaj. No nie to! No coś żeś zrobił, hopie. Dobra, dawaj w nogi, jak tarczy, nie chcę oddać. I ja to jeszcze to duże, ale poszło szybko. Krytyk nam wpadł. Hop, spadł z tego. Nie! I w sumie, a to mu wybuchnie w końcu? Mogłoby mu wybuchnąć. Mamy beczkę, niech to go wysadzi. Już myślałem, że jeszcze wstaje. Ło, jest tam! Dobra, heavy granite. To nam się przyda. Oj, 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 nam się przyda! Jeszcze świnia. Nie mamy przeładowany. Ja, co tu się dzieje? Gdzie jest ten ciężki granat? Go dobrze by było przypisać i nawet świni pod nogi rzucić. Ale to odejdźmy. No nie mamy czasu na zabawę z wami. To się nie przestrzeli na szczęście. To jeżeli chodzi o świnie, to z czego teraz nawala, to jest straszne, nie? Straszna broń. No gin żeś! Nie mamy czasu się z wami bawić. Ktoś tu jeszcze wyszedł? No nie, jeszcze to. Dobra, macie tak. Cyk. Stójcie przy tym. Co z tym ciężkim granatem? Zabiło jednego, drugiego chociaż? Nie! Przeżyli jakby nigdy nic. To fleszek, żeby to wielkie coś zginęło. Stoją nam na drodze. Jest! Melnij go i zabij! Powiedz, że go zabiłaś. No, nie wierzę w to, co się dzieje. Ile można? Jeszcze żyje! Nie, chyba padał właśnie. Może nie powinienem w ogóle ze świnią walczyć, ale z drugiej strony powinien dać nam fajne... Ej, czemu nic nie wypadło dobrego z ciebie? Co jest, hopie, nie tak? Tu coś jeszcze leży. Myślę, że kolejny ciężki granat. Wyjdź nam, zejdź nam z drogi. Nie będziesz się rozwijał. Nic gorszego, dobra. Nie będzie chyba. Rozwalone. Co się dzieje na tej mapie? A najgorzej, że już nie mamy amunicji do szoguna. Po co ja wytwarzałem to do tego? Jest, oj, 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 to są rakietowcy, tak kojarzę ich, no! Nie wiem, tylko oni raczej nie zginęli i to jest gorsza wiadomość, wstajecie, jeszcze wstawał. A ten drugi zginął, chociaż ten zginął, ten jeszcze wstaje. Mam nadzieję, no chodź, hopie! Szybko, nie ma czasu, żeby tylko żaden się nie przemienił w coś strasznego. No tyle chociaż miło z ich strony. Nie wiem, z czym biegać tutaj dalej. Mamy jeszcze 2 minuty, a nie mamy amunicji do szogana. Oj, to już? Chyba, że dopiero bierzemy. Déjà vu. A zmieścisz to w ogóle? Dobrze, że to specjalne. Nie, myślałem, że już przekazujemy. O, najgorzej. Najgorzej jeszcze. No dobra, ale czas jest zatrzymany, to możemy szybko przez to przelecieć. Dziękuję za dokonanie zamówienia, majorze Krauser. Jesteśmy dumni, że zdecydował się pan robić z nami interesy i mamy zaszczyt dostarczyć panu naszą broń.
Krótko wyjaśniając, głowice bojowe, które pan prosił, są utwardzone. Tak, aby przebić ciężko pancerzone cele. Pomalowaliśmy je na czerwono, aby ułatwić ich identyfikację wśród podobnej amunicji. Mogą one nie tylko penetrować pancerz czołgów, ale uformowany strumień penetrujący może nawet przebić gruby kadłub pancernika. Można śmiało powiedzieć, że nie ma ani jednego pojazdu bojowego, który byłby w stanie wygrać starcie z tymi głowicami. Nie mamy prawa pytać, w jaki sposób zostanie użyta ta broń i nie jest to nasza sprawa, ale nie ma obiektu, który wymagałby tak ogromnej niszczycielskiej mocy, jaką ona posiada. Dlatego prosimy zachować ostrożność. No dobra, a my musimy... O kurczę, zapomniałem, że my musimy jeszcze w tej całej ostrożności jakoś przelecieć O, tu coś leżało! No jeżeli by miała się to przydać, widzę jakieś lasery wokół i to mi się strasznie nie podoba. Gdzie one są? Słyszę coś! Wydawało mi się, że słyszę skrzydełka. No tak, no właśnie mówiłem, że słyszę. Szybko poszło z tym jednym. Kolejne robale! Ale co tu się dzieje? Z każdej strony albo robale, albo... Ach, chciałem oko, ale wydawało mi się, że jeszcze coś słyszę. Po lewej. Dobra, tego tu nie ma. Tam goś ze snajperą biega. Tu jakieś oko nam stoi na drodze. Nie, no na bank jeszcze jakiś robal żyje. A myślę, że na jedno zejdzie. Dobra, tego tu nie ma. O, jest robal! Nożem go! Aha, to chyba nas nożem. Bierz życie. A dobra, to może być full... Bayer. Dawaj tego. Padł. Jeszcze... Nie, nowe rakiety tu przyszły, ale przynajmniej... Przynajmniej dali szafir jeszcze. Opie... Okej. Dobra, przynajmniej szybko padł. Tam chyba jeszcze jeden gość stoi z tym. Mógłby paść też na raz. Spokój, bo może się okazać tak, że ja tutaj będę... No nie... Kurczę, ale te biomacki to zrobiły im robotę faktycznie. Ale musimy uważać, bo ruszymy tam dalej i się okaże, że my nie jesteśmy w stanie się przemieszczać. Bo walą do nas. No ładujesz! Dziewczyno, ile można czekać? Czas nam się kończy. Amunicja nam się kończy. Wszystko się kończy. Minuta, ale to w sumie poszło chyba sprawniej niż myślałem z tą. Aha. Słyszę jakieś tam... Dobra, widzę. Dawaj to. I hopy. Tyle co z nich było. Jeszcze próbują wstać. Oby to już była ostatnia ekipa. Nie mamy na was czasu. Dobra, dajesz. Jeszcze... No jeszcze żyje. Dobra, Mela. Donna. Nie, wyszedł jeszcze jeden robal. Jak ja nie lubię czasówek, nie? To jest najgorsze w tym wszystkim. Dobra, ten zginął. I jeszcze świnia! No rzucaj mu! Fleszyka daj i mele. No i ciekawe. Ale to jest chyba ta świnia, na szczęście. No ładuj wszystko, co masz tam, gość leży, żeby można było go załatwić. Może w ogóle olać ich, lecieć do windy, skoro oka już nie ma. Klikaj tu cokolwiek masz. Okej, okay, nara hopy. No szkoda, akurat padał. A tam jeszcze za gościem skrzynka była. Jeszcze można było coś wyciągnąć z tego miejsca. Może trzeba było strzelać, ale kto mógł wiedzieć, o, ile to zajmie? Myślałem, że już jesteśmy. Leon needs help. Hurry. I'm on it. No co ty nie powiesz? I'm on it. Dobra. Najgorzej, że to tak wygląda, jakby jeszcze jakieś kłopoty. Ostatnie, bo ostatnie, ale jeszcze się tu szykowały. No nie spieszy jej się. Dobra. Dokąd dalej? To chyba rozwiązuje nasze problemy. I'll give you a holy body.
Ida, what the hell are you doing? Nothing personal, Leon. Luis and I had an arrangement. Don't worry, I'll take good care of it. Bride's here. You coming? I think we both know this. This is where we go our separate ways. I see. Patch me through. I've obtained the amber. Excellent. Just one question. What are you planning to do with this? I do not pay you to ask questions. All you need to know is a new dawn is breaking. 100 will give their lives so that just one may live. I am expediting that change. So, we're talking millions of casualties. Billions. How ambitious. We're changing course now. I tak kończy się dodatek do Residenta. Przyznam, że naprawdę fajne rozszerzenie podstawki. No tak w stylu tego, do czego nas już przyzwyczaili, żeby poznać całą ścieżkę z nieco innej perspektywy. I to naprawdę szczególnie w tej grze działa, daje takie fajne uczucie chodzenia po tych samych miejscach, ale zupełnie inną postacią, z nieco inną perspektywą, czy też spojrzeniem na to wszystko, co się tutaj dzieje. Lubię ten motyw w Residentach. Oby dane nam było zobaczyć je w kolejnych remake'ach, czy też pełnych odsłonach, no bo wypadałoby zamknąć już tę ostatnią trylogię. 7, 8, czekamy na 9. Czy już w przyszłym roku, czy jeszcze przyjdzie nam czekać 2 lata? Zobaczymy już wkrótce. Tymczasem przeogromnie dziękuję za wspólnie spędzone chwile w całej serii. Mam nadzieję, że widzimy się niebawem w kolejnych grach, bo choć samych premier nie szykuje się jakoś wybitnie dużo, no to liczę, że będzie przy nich okazja spotkać się, pogadać i miło spędzić wspólnie chwilę. Dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej. No, ocenka B, prawie 11 godzin, ale to pokazuje, jak te ściany mamy dobrze przelizane wszystkie. Między każdym rozdziałem sprawdzałem, chodziłem dokładnie. No i nawet jak ktoś czasem zaznaczył, że o, tamtego nie podniosłeś. Nie, wszystko było podniesione. No może prócz tych ostatnich chwil. Lecimy. Simultaneously. Calculated destruction is well below 50% of the estimates. Most of the island remains intact. Oh, Ada. What to do with you? The choppers are still within range, sir. Should we open fire? No. Her little act of defiance changes nothing. Besides, we have all we need. We continue as planned.
soon, the sun will set on the age of man.